W sobotę w szpitalu psychiatrycznym we Fromborku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 60-lecia powstania placówki. Chciałbym powiedzieć, że szpital w tym roku obchodzi 60 lat swojego istnienia. Pierwsi pacjenci pojawili się w roku 1953, gdzie to pani doktor Jadwiga Rowińska, pierwszy dyrektor szpitala, podjęła się trudu organizacji szpitala i ona przyjęła pierwszych pacjentów. Mija 60 lat. Dzisiaj szpital dysponuje 205 miejscami. Miejsca te są rozlokowane na 6 oddziałach. To są 4 oddziały ogólnopsychiatryczne, to jest oddział terapii uzależnień i oddział detoksykacyjny. Jeśli chodzi o wykorzystanie łóżek, no można powiedzieć, że łóżka nie czekają na pacjentów. Ponad 90% łóżka te są wykorzystywane. No, cieszy nas fakt, że my znani jesteśmy nie tylko w rejonie czy w regionie elbląskim, olsztyńskim, ale nasi pacjenci rekrutują się z całego kraju. W szczególności dotyczy to oddziału terapii uzależnień. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy szpitalem ponadregionalnym, jeśli jesteśmy szpitalem o zasięgu krajowym. Przybyłam w imieniu pana starosty, który z powodu zobowiązań służbowych nie może być dzisiaj obecny. Ja w jego imieniu przekażę życzenia na ręce pana dyrektora i wszystkich pracowników. Pozwolę sobie teraz przeczytać list od pana starosty do słów, które za chwileczkę przekażę. Oczywiście ja również się przyłączę. Szanowny pan Bogdan Jusic, dyrektor samodzielnego publicznego specjalistycznego psychiatrycznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Z okazji doniosłego jubileuszu 60-lecia szpitala składam panu dyrektorowi i całemu personelowi serdeczne gratulacje i moc gorących życzeń na kolejne lata działalności szpitala psychiatrycznego w Krakowie. Ten szpital ma coś wyjątkowego. Tak naprawdę o przyszłości szpitala dzisiaj decydują pacjenci, a w tym szpitalu wolne łóżka się nie zdarzają. I to świadczy o jakości pracy dyrekcji, o jakości pracy pracowników tego szpitala. I wszystkim Państwu tego serdecznie gratuluję. Proszę przyjąć wyrazy szacunku za tę ciężką pracę. I nawiązując do słów piosenki, panie dyrektorze, niech z tą wodą odpłynie wszystko, co złe, odpłyną troski, niech ta woda, niech ta rzeka przyniesie coraz lepsze rzeczy. Szpital skończył 60 lat. Tak, narzuciła się taka refleksja, że trochę jest to w tym momencie prywatne, ale też występuje jako osoba prywatna, że jestem tylko rokserza w szpitalach. A moje ostatnie prawie 11 lat poświęciłam m.in. na współpracę z tą wspaniałą placówką. I powiem, szanowni Państwo, że było to dla mnie prawdziwym zaszczytem. Zaszczytem współpraca z ludźmi, którzy zarządzają szpitalem, ale również z całym załogą, z całym personelem, z pacjentami. Były to naprawdę wspaniałe lata. Chciałabym od mojego szpitala, od moich pracowników, wszystkich pracowników przekazać Państwu serdeczne pozdrowienia. Współpracujemy z
sobą od lat i myślę, że tak dalej współpracować będziemy. Życzę Państwu jeszcze wiele, wiele, wiele lat dobrej pracy, pracy na rzecz pacjenta oczywiście, bo wszyscy pracujemy na jego rzecz bez względu na ustrój społeczny. Życzę Państwu również radości i zadowolenia w życiu rodzinnym i jeżeli można, to te kwiaty chciałabym przekazać Pani Naczelnej, bo kobiety w służbie zdrowia to niestety trzon. Może niestety, a może niestety, to trzeba tego czytać. Pierwsza Pani Dyrektor oczywiście podjęła się trudu organizacji. No, były to trudne czasy, brakowało kadry medycznej, brakowało podstawowego zaopatrzenia, musiała się borykać z wieloma problemami i przezwyciężać wiele, wiele trudności. W przeciągu tych 60 lat szpital uległ sporemu przeobrażeniu. W latach 60. trzeba o tym pamiętać i o tym trzeba powiedzieć. W latach 60. w szpitalu psychiatrycznym we Fromborku utworzony został oddział sanatoryjny. Stąd też można do dzisiaj jeszcze spotkać się z określeniem sanatorium we Fromborku. Jest to właśnie wspomnienie tych lat 60., gdzie oddział sanatoryjny funkcjonował, gdzie część oddziałów miała status sanatoryjny. Później przyszły lata 80., gdzie tutaj prowadzono różnorodną terapię. Później lata 90., Fundusz Kasy Chorych, później Narodowy Fundusz Zdrowia. Cały czas szpital się rozwijał. Cały czas wprowadzał nowe leki, cały czas wprowadzał nowe terapie. Ważny jest dla nas okres lat 2005, gdzie wprowadziliśmy system zarządzania jakością. Od tego okresu datuje się nasz taki szczególny rozwój. Osiągnęliśmy bowiem wiele nagród na arenie wojewódzkiej, a także na arenie krajowej. System zarządzania jakością i nagrody Polska Nagroda Jakości w kraju w 2010 i w 2011. Są to takie dwa ważne wyróżniki, które mówią właśnie o tym wysokim standardzie udzielanych świadczeń medycznych. Na dzień dzisiejszy pracowników zatrudniam ponad 180. Część z tych pracowników jest na kontraktach, natomiast większość pracowników jest na umowę o pracę. Chciałbym przy tej okazji powiedzieć, że staramy się tak zarządzać szpitalem, żeby nie generować długu, żeby mieć środki nie tylko tutaj na cele takie bieżące, ale także i na rozwój, także na inwestycje. Jak Państwo żeście zauważyli, szpital przybrał nowy wygląd, mamy nowe zadoszenie karetek, jest nowy dziedziniec, ale także nowe sale, nowy sprzęt. Staramy się tworzyć dobre warunki dla leczenia pacjentów, ale także tworzyć dobre warunki dla pracowników, którzy, no wiadomo, 1/3 życia spędzają przecież tutaj w zakładzie.